Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Pewnie większość z was, literackich maniaków, dobrze zna słowa wiersza Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu, które zaczynają się od słów umrzeć tego nie robi się kotu. A czy wiecie, że to wcale nie był przypadkowy kot, wcale nie w przypadkowym mieszkaniu, ale kot i mieszkaniu ukochanego mężczyzny, największej miłości życia Wisławy Szymborskiej? To właśnie historię tej miłości poznajemy w tomie niezwykłej korespondencji, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Znak, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was najlepiej w życiu ma twój kot, czyli listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Dwie osobowości polskiej literatury w kwiecie wieku. Ona, czyli Wisława Szymborska, poetka, eseistka i w końcu noblistka, i on, Kornel Filipowicz, wybitny prozaik i poeta. Nigdy się nie pobrali, nigdy nawet razem nie zamieszkali, a mimo to od 1966 roku byli razem, aż do śmierci Filipowicza ponad 20 lat później. Jak mawiała o tym niezwykłym związku sama Wisława Szymborska, byliśmy końmi, które cwałują obok siebie. Po lekturze tych listów wiem jedno, byli bliżej siebie niż wiele współczesnych par kiedykolwiek. No właśnie, listy. To niezwykła korespondencja, którą Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz prowadzili w chwilach rozłąki. Tej dłuższej i tej krótszej, bo na przykład otrzymujemy tutaj pocztówki z dalekiej podróży, z wycieczki, z jakiegoś wyjazdu do rodziny czy do przyjaciół, ale też takie małe, codzienne liściki, jakieś wyklejanki czy kolaże. Małe dowody miłości, czułostki, ironie, żarciki czy zabawne wpisy. Znajdziemy tu humor, znajdziemy refleksje, znajdziemy codzienne komentarze, anegdotki czy opowiastki. To dowody wspaniałego, dojrzałego uczucia, zwyczajnie zaklętego w słowach i nie da się tego ująć inaczej. Powiem wam tak, listy Najlepiej w życiu ma twój kot to jeden z najpiękniejszych, najsłodszych, najbardziej uroczych tomów korespondencji, jakich kiedykolwiek czytałam. Nigdy bym się nie spodziewała, że nasza czołowa poetka, nasza noblistka, którą stawia się na takim piedestale, przeżyła kiedyś tak wspaniałe, tak pełne, tak głębokie uczucie. To zupełnie nowe oblicze Wisławy Szymborskiej, ale jednocześnie w jakiś sposób bliskie i znajome, dlatego że tak kobiece, po prostu ludzkie. Z tych listów płynie ciepło, miłość w najczystszej postaci, to piękna i subtelna korespondencja. Miejscami jest zabawna, w sumie większość czasu jest zabawna, miejscami jest wzruszająca, ale zawsze bardzo czuła i bardzo intymna, bo przenika do głębi serca. Jeśli lubicie pięknie wydane książki, jeśli przepadacie za korespondencją znanych osób, to sądzę, że zbiór Listy Najlepiej w życiu ma twój kot, Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej są właśnie dla was. W sumie patrząc na to obiektywnie, to jest to jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości, a do tego wydarzyła się naprawdę. I uwaga kochani, konkurs! Wydawnictwo Znak przygotowało dla was jeden egzemplarz tej wyjątkowej książki. I jedyne co musicie zrobić, to w komentarzu pod tym filmikiem napisać mi, który z wierszy Wisławy Szymborskiej jest waszym ulubionym. Wystarczy wpisać tytuł. Na wasze odpowiedzi w komentarzach pod tym filmikiem czekam do końca roku, a w styczniu wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za ten niezwykły zbiór korespondencji, za zupełnie nową twarz Wisławy Szymborskiej raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak, a wy kochani pamiętajcie, żeby koniecznie zajrzeć jeszcze dzisiaj na bloga, bo tam znajdziecie jeszcze więcej o tym zbiorze. I oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał wam się ten filmik, to dajcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo zawsze się tutaj coś dzieje. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Bye.